Cześć, ale wjechałem. Tytuł to żaden clickbait. Naprawdę, można zarobić prawie 90 zł na godzinę przy takim dorabianiu sobie na ulicy. Jeżeli jesteś takim studentem, czy podróżnikiem w podróży, bo to bardzo mało miejsca zajmuje, czy w ogóle chcesz sobie dorobić do czegokolwiek, to jest właśnie film dla Ciebie. Pokażę Wam dzisiaj pewien sposób na dorobienie na ulicy, robienie zdjęć ludziom za pieniądze. Musicie kupić tylko aparat za 200 zł jakoś, używany jeszcze taniej, i instaxy, które są, jak dobrze dorwiecie, po 3 zł za sztukę. Instaxy, czyli te wkłady. Robicie zdjęcia ludziom i kasujecie za to kasę. Przepraszam. A chciałem pokazać, spróbować w sumie takiej pracy też doręczej, pokazać jak można sobie propozycję to robić, więc bardzo chętnie pani za jakieś symboliczne pieniądze zrobić zdjęcie z córeczką. Nie wiem, no to... Za chwilę czekaj, wyjdzie do końca. I za minutkę będzie wywołane zdjęcie. Przepraszam. Nie, naprawdę. Bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Życzę miłego dnia. Wstajemnie, miłego pana. Do widzenia. Pierwsze pieniądze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki, miłego dnia. Do widzenia. Jest, ale idzie. Masakra. Idziemy, bo dużo muzyki jest. Mam nadzieję, że wyjdzie. Trochę tych zdjęć robiłem, ale... Spokojnie, tu żaden siusiak nie wyskoczy. Nic w tym sensie okay. Może dziewczyny. Proszę bardzo. Idzie. Miłego dnia. Dzięki. Jak widzicie, nie jest to jakieś mega trudne, wystarczy też podejść do człowieka, spytać go. Od razu powiem Wam, że lepiej mieć jakąś ustaloną stawkę, bo ludzie dają złotówkę, czy dwie dziewczyny dają dwie dychy. Ale myślę, że w Polsce, w Warszawie 10 zł za zdjęcie to jest spoko. Wkład 3-4 zł, więc macie bardzo duży zysk z tego wszystkiego. No i spróbujcie sobie. 246 zł. Nie możemy podzielić na dwóch, bo jeszcze wydawałem pieniądze na wkłady. Kupiłem 100 sztuk za 298 zł, powiedzmy 3 zł za sztukę wychodzi. Zrobiłem 24 zdjęcia, 24 razy 3 to jest 60, 72 zł trzeba odjąć. 174 zł podzielić na 2, 87 zł na godzinę. Poezja. Polecam to autostopowiczom, kamperowiczom, polecam to zwykłym osobom, które chcą dorobić sobie do wakacji. Może to być też normalna praca w sezonie, kto wie. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że instaxowe dorabianie Wam przypadło do gustu. Chciałem tym filmem rozpocząć taką miniserię, zobaczymy jak to pójdzie. Kończąc odcinek, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że jest na YouTubie jeszcze jeden kanał, który wydaje mi się dość ciekawy, dlatego uznam to za godnego polecenia, godny kanał polecenia. Kanał nazywa się Marek Stiller. Dość ciekawie się zapowiada, dlatego ja będę śledził. Marek robi też fajny konkurs na swoim kanale, ale to może zaproszę Was po prostu do przejrzenia tego filmu. Zachęcam też do subskrypcji jego kanału. Uznałem, że fajnie byłoby z Wami się tym podzielić, także wbijajcie, zapraszam. To tyle. Żegnam się, trzymajcie się. Cześć.